Witam Was, moje kochane dzieci. Zima za oknem oznacza, że czas na wykonanie zimowych prac plastycznych. Chciałam Wam pokazać dzisiaj, jak wykonać iglo. Wykonamy to w ramach naszych ekoferii organizowanych w bibliotece. Do wykonania igla potrzebne będą dwie kartki niebieskie, jedna ciemniejsza, druga jaśniejsza, biała farba, pędzelek, ołówek, nożyczki, klej i najważniejsze, klocki Lego. Do odrysowania igla wykorzystam talerzyk. Więc zaczynamy. Zaczniemy od igla. Na jaśniejszej kartce odbijamy sobie klocki. Żeby je odbić, maczamy każdy klocek w białej farbie. Gdy już mamy namoczony klocek w farbie, odbijamy na kartce, zaczynając od dołu, tak jakbyśmy tworzyli iglo z kostek lodu. Te klocki mogą być też większe, na przykład Lego Duplo ma klocki większe i wtedy te bryłki będą wyglądały większe. Teraz odkładamy do wyschnięcia, a w tym czasie zajmiemy się tą ciemniejszą kartką. Na tej ciemniejszej kartce wykonamy zimowy krajobraz i też wykonamy go z klocków. Tylko będziemy to wykonywać drugą stroną klocka. Tutaj, gdzie są takie kropeczki. I tak samo moczę w białej farbie. I zobaczcie, jak odbiję, to będzie wyglądało, jakby padał śnieg. I tutaj już dowolnie, jak sobie tylko wymyślicie, jak ułożycie klocek, tak po prostu odbijacie. Moje tło jest na razie gotowe, więc odkładam klocek i teraz zajmę się tą jaśniejszą kartką, na której wykonałam iglo. Jaśniejsza kartka z moim odbitym iglo jest już gotowa, wyschła, więc teraz przy pomocy ołówka i talerzyka odrysuję sobie iglo. Przykładam talerzyk w miejsce, gdzie mam odbite kostki lodu i zaznaczam sobie ołówkiem półkole. Jak widzicie, odrysowałam, ale brakuje mi troszeczkę tutaj tych kostek. Zawsze można sobie jeszcze podokładać. Może to wystawać poza ten obrys. Proszę się tym nie martwić, bo później to wszystko ładnie powycinamy. I mamy iglo gotowe. Teraz, jak to wszystko ładnie wyschło, wycinamy nożyczkami odrysowane półkole. Jest to praca bardzo prosta, a przede wszystkim wykorzystacie do jej wykonania rzeczy, które macie w domu.
Klocki, talerzy, klej, na pewno każde dziecko takie rzeczy ma w domu. Gdy już mamy suche iglo, przykleimy je teraz na tą ciemniejszą kartkę. Więc musimy pomalować, posmarować klejem. Dokładnie. I przykleimy na ten nasz zimowy krajobraz, na ciemniejszą kartkę. I zobaczcie, jak to pięknie wygląda, jak prawdziwe iglo z kostek lodu. Dołożymy sobie jeszcze troszeczkę śniegu. I teraz to naprawdę wygląda, jakby padał śnieg. I już zobaczcie, praca gotowa. Bardzo szybko i sprawnie nam to poszło. Pokażę Wam teraz, jak to bardzo ładnie wygląda. Także zachęcam Was, dzieci, do wykonywania takich kreatywnych prac. Powiedzcie mi, moje kochane dzieci, czy Wy wiecie, kto w takim iglo mieszka? I czy też wiecie może, jakie zwierzęta w krainie iglo żyją? Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na ten temat, zapraszam Was do naszej biblioteki, do oddziału dziecięcego. Bardzo chętnie pokażę Wam bardzo dużo książeczek na ten temat.